znam, ale się poznałem. A to będzie pierwsza moja ofiara, a to może następna. A poza tym, to chciałem się przywitać, bo pewnie mnie nie znacie. To ja, Daniel, ze zwykle im, tylko cii, nikomu nie mówcie. Ha, ha, ha. Hej, ja się z wami witam teraz, bo Daniel już zrobił to wcześniej, jak już widzieliście. Dzisiaj już chodzimy do was z filmem o dekorowaniu dni na Halloween. My to robimy po raz pierwszy, nigdy już tego nie robiliśmy, więc no, posiłkujemy się filmami z internetu, jak to się robi. Mamy różne, o właśnie, Daniel tutaj już z nożem działa, mamy nóż, mamy łyżki, żeby ten miąższ ze środka wyjąć, oczywiście miskę. Robimy to na dwa sposoby, damski i męski sposób. Daniel będzie potrzebował młotka do takich pięknych foremek do ciasta. Ja natomiast będę się posiłkować nożykiem i szablonami, które wydrukowaliśmy, ściągnęliśmy, po prostu pobraliśmy i wydrukowaliśmy sobie z internetu. Daniel, co chcę wam pokazać? Jak pięknie na jednej stronie, jak szukałam szablonu do wycinania ozdób na dnie. Ty tam szukałaś inspiracji i wyszła wspaniała inspiracja. Tak, była wspaniała inspiracja, więc tutaj załączam wam ten piękny obrazek. Jezu, co? Zrypiaszczy, nie? Więc nie wiem, czy mam wyciąć zlew, umywalkę, nie wiem, co mamy tej dni zrobić. Jak widzicie, mamy dwie duże dnie. Jedna oczywiście jest dla mnie, druga jest dla Daniela. I też mam tutaj dwie mniejsze. Mniejsza dla mnie, większa oczywiście też dla Daniela. Tutaj widzę cukierki też mamy dla dzieci, ale dzisiaj jeszcze nie ma Halloween, więc dlatego przychodzimy do was z tym filmikiem. Tak, na pewno cukierki wytrzymają. To zaczynamy, Daniel. Mamy różnego rodzaju szablony. Są też właśnie nietoperki. Takie, takie. No, daję właśnie maminkę, którą sobie tam wybrał. Która lepsza? Daniel wygląda uroczo, więc no nadaje się akurat dzisiaj na filmowanie. Daniel wybrał z tą uśmiechniętą minkę, ja wybieram taką bardziej groźną, bardziej creepy. No i teraz będziemy zaczynać. Musimy wziąć się za brudną robotę, czyli za... Którą Daniel nie chcesz, tą czy tą? Okej. Którą byś chciał? Tą, tak? To ja mogę wziąć tą. Która sama się zrobi? I powiem wam, że będzie śmiesznie. No nikt tego nie widzieliśmy. Oglądaliśmy parę filmików na YouTubie. Instruktażowych, jak w ogóle wycinać. Najpierw wiemy, że trzeba kapelutę tutaj taki wyciąć pod kątem, aby można było zdejmować i z powrotem nałożyć. To mniej więcej będzie wyglądać tak. Zdejmujemy. Zakładamy. Ja jakoś czas nie wiem, czy mam większy. Czy mam większy to zrobić, czy mniejszy? Nie mam pojęcia. Dobra. Zaczynamy. Nie późno, dobrze. O, poszło. Pod kątem miało być. No i kąt wyszło. Proszę. Pokażemy, o co chodziło w dwóch metodach i gdzie to wykonywać. Ponieważ Daniel będzie wykonywał to bardziej siłowo. Już to wykonuje. Jak na mężczyznę przystało, a ja będę się męczyć. No ja już mam, proszę bardzo, jest pod skosem, więc fajnie będzie tutaj włożyć z powrotem ten kapelutek. Tak wygląda, o, tak wygląda z góry. Tak wygląda z dołu. Daniel też coś zrobił, zobaczcie. Prawie dobrze. Co, już? Działamy? No ja już działam, Daniel, bo tu nie ma czasu. Czasu nie ma! Idą święta, święta! Oczywiście wy to zobaczycie w przyspieszeniu.
tu jakieś ringi robi, czy... Będzie... Jakieś UFO, nie, obważanek? Obważanek, o tak. Przez jak się ma łapy jak słoń, to trzeba mieć większą przestrzeń życiową. Uwierzcie mi. To Agnieszka, ja to jestem IKEA, zbuduj to sobie sam, więc raz, dwa, trzy. No moja wyszła idealnie, bym rzekła, może te... Moja prawie też, żebym nie miał drewnianych łap. I z PTI, czy z plastyki, nie wiem jak to się w szkołach kiedyś nazywało. Teraz będziemy się starać coś... na nich tutaj narysować, coś z nich wyciąć. Aniu, nie chcę damy prezent, bo tu jest taki wyciorek, żeby mogła perfekcyjnie ząbki wytrzaskać, bo tu jest pani perfekcjonistka. Zapomniałem, że tutaj masz grzybaczkę, żeby ci łatwiej było, ale nie chcę. Małą rzeczką mi chcesz, to bym była mała, wiesz? No, 87 pensów to kosztowało? No, drogi prezent. Drogi prezent. 87 pensów taki zestaw do dyni, do dekorowania, ale to przecież tu się połamie. Nieważne, sprawdź. Nie interesuj się. Dobrze. I teraz się zacznie, będziemy stukać. Teraz zobaczymy, co Daniel będzie robił. Też nagram tutaj jakby w zbliżeniu. Daniel chce chociaż taki ciasteczkowy potwór, może też bym tutaj dała, ładnie by wyglądał. Ale nie, no jest taką miękką idę. Nie, ta robota to dla faceta, jakby nie było. W tym filmie Incepcja. Niech ktoś mi powie, że dekorowanie dyni nie jest dla faceta. Można się wyżyć. Nie wiem, czemu Daniel robi to na ciasteczkowy potwór. Będzie leżał? Tak, to mają być usta, moja koncepcja. I co teraz? Teraz trzeba zmienić. Aż się wyszło mu. Chyba najprostsza metoda z tą dyni. Są raz dla nas. No, weszło. A teraz czy wyjdzie? Jesteśmy totalnie bez talencia plastyczne, więc myślę, że to jest w sam raz dla nas. Okej. Okay. A ja chciałam tutaj sobie wybrać jakąś miękkę. Mi się zdaje, że tutaj na tej stronie taka ładniejsza jest. Tutaj właśnie zrobimy miękkę, a później będziemy co innego. Obstawiam, że mi to w ogóle nie wyjdzie, ale no zobaczymy. Więc ja bym chciała to zrobić tak, żeby przyłożyć i po prostu nożem zrobić sobie to naszywać papier. Tak widziałam właśnie Digi robił na swoim, znaczy Darek na swoim kanale Digi właśnie pokazywał, jak on to robi, więc ja to zacznę po tych liniach wszystko zaznaczać na dynie, a później po prostu zacznę. No zacznę to wykrajać, więc no to będzie dopiero zabawa. Czoło zmarszczone jest, a całość będzie, mam nadzieję, wyglądać tak. Chciałam skoksem dalej. Agnieszka może bardziej robić dosłowne tykę. Ja wam pokażę, jak to wszystko, jak się spija. Jak się popsuło coś, albo jak coś nie wyszło, to MacGyver miał zawsze wykałaczki. Nie wiem, czy wiecie. I to jest bardzo dobry sposób, żeby to wszystko ponaprawiać. I teraz zobaczcie sobie taką, o, rzecz.
Będzie trzeba to łanie przymocować, tylko jeszcze trzeba wiedzieć jak o w tych momentach. Biorę jedną wichołaczkę, żeby to w miarę wyglądało. Wbijam ile wlezie. I tu wbijam. I to już się nie rusza. Trzyma, trochę nie. Tu ma jakieś oczy, tu ma jakąś bliznę. Tu ma coś porobione. Widzicie, udało się uratować. Teraz koncepcja, żeby to wszystko dobrze grało. I widzicie, cała dynia jest. Uwaga, otwieram zestaw, który Daniel mi tutaj podarował. Prezent już na święta za całe 87 pensów. Masz i nie zmarnij. To jest plastikowy. Ale taki chiński, dobry plastik. No trochę lepszy, masz rację. To muszę bardziej wyrzucić. To się zaraz złamie, ale spoko. Takie większe oczka zrobimy. Dobra, i teraz z tego względu, że trochę mi nie wyszło, tutaj na górze są zęby, ale zapomniałam tych, czyli wycięłam, bo nie powinnam tego zrobić. I na dole tak samo, więc widziałam na YouTubie, jak robili rekonstrukcję, implant. Implant zrobili do dyni, więc ja tutaj, proszę Państwa, zęba utworzę sama. Wezmę też odcisk i tutaj zaraz tego ząbka wstawimy. Więc proszę bardzo, bierzemy sobie kawałek dyni, ale już bez skóry i... Robimy trójkąt 3D. Robimy trójkącik. 3D, pamiętajcie, 3D. Szybki skręt. To jest metoda na implant. Dawaj, te czasy. Tak miało to wyglądać. Wygląda to tak. Mam nadzieję, że po prostu jak będzie ciemno i będzie zapalone, to będzie wyglądało w miarę strasznie co? Wygląda, że tak samo można wtedy będzie wyglądać. A to jest przed nami dynia halloweenowa, to przejście. Podłutowanie. No tak, ja jeszcze chcę ją podrasować trochę, chcę jeszcze po bokach coś wyciąć. Myślę o nietoperku i na pewno też użyję młotka, bo też chcę się pobawić po prostu młotkiem. Młotek. Jedziemy. I wtedy tym wąskim wybije łamy. Co tutaj już ma praktykę, tak? Co? Trening czyni mistrz. Ojej, jaki ładny! Jak ciasteczko. No i zobaczcie, nie było lepiej, nie? Niż to moje dzieło. Więc od razu muszę przyznać, że metoda na młotek jest zdecydowanie lepsza. Bo Frankenstein! Zęby mi odpadły. Kiepskie te implanty, a tyle zapoliła. Naprawdę zęby, jeszcze jeden. Dobra, skończyliśmy już duże dynie, czyli Frankensteina i dynie. Zostały nam jeszcze dwie mniejsze. Ta mniejsza jest dla mnie, bo ta mała ma ciupunia. A ta większa troszkę odrobinę dla Danielka. I teraz wam pokażemy inny sposób drężenia.
Nie wiem, o co ją chodzi. Jaki ty chcesz inny sposób pokazać? Najpierw były kapturki. Ale chcesz od tyłu zrobić? Czyli robimy kwadracik. Kółeczko. Nie, ja robię kwadracik. Ja krzyżyk. I gramy kółko i krzyżyk. Okej, to ja zacznę z tej brzydkiej strony. Ja też się pozdrawiam z tej brzydkiej strony. Ja już, że tak powiem, o. Ja już weszłam do środka, że tak powiem. Mam się sobie takie drzwiczki. Teraz ty walisz młotem, a ja będę ćwiczył sztukę artystyczną. Nie, no ja chciałam tutaj sobie zrobić tego. Co? Taszołek, nie toperka. Taszołek? No, chciałam nie toperka mogę to zrobić sobie. Dobra, ja wybieram tą gębę, a ty sobie wybierz nie toperkę. Pajączki, kupiliśmy się w DM za 2,99 różne ozdoby i mam takie małe pajączki czarne i pomarańczowe, a Żydynia jest po prostu pomarańczowa, to uznałam, że zrobimy, że te czarne będą fajnie wyglądać, tylko bym musiała, a może je go wbić po prostu tu. Wydrąż taką większą dziurę, żeby noga pajonka tu weszła. To po prostu za miękki plastik. I tak po prostu zrobimy, aby te pająki miały tam wejść do środka. Myślę, że to będzie w miarę fajny pomysł. I zrobimy dwa po prostu, że to są dwa pajączki, zrobimy dwa czarne. Jak ci idzie, Agnieszka? Bardzo dobrze, właśnie pokazywałam, jak przyczepiłam pajączki. Też mam taką dynię białą i tutaj mi się zdaje, że na róg dam taką dynię. Zobacz, czy uda mi się na coś przyczepić tutaj, czy niekoniecznie. Co wy o tym myślicie? Zęby, chociaż nie były dosztukowane, bo lew się uje. Znikła. Ale nieźle, mi się zdaje, że jak będzie ten, że jak będzie światełko w środku, to będzie wyglądać naprawdę zacnie. To jest właśnie, tak prezentuje się moja dynia z nietoperkiem. Nietoperek, gwiazdka, drzwiczki.
gwiazdka, drzwiczki, no i tutaj te dwa pajączki. Mi się zdaje, że naprawdę wygląda kozacko, plus ta dnia, który tutaj jest pisa na dnie to czerpie, więc naprawdę fajne. Jestem aż ciekawa, jak i Danielowi wyszedł księżyc. To nie jest księżyc. No mówię, Pac-Man. Pac-Man rządzi. I dotrwaliśmy do końca. Mam nadzieję, że wy też. Epic Wingsowy, widzicie, skończyliśmy naszą przygodę z dyniami. Może to nie był najlepszy film instruktażowy, plastyczny, ale myślę, że te dynie swoją rolę spełnią, czyli będą straszyć w Halloween. No straszyć będą, no ale ja jestem tutaj zadowolona z tych naszych monsterów. Pierwszy raz robiliśmy dynie, czyli je dekorowaliśmy na Halloween. Zaraz zobaczycie jeszcze przebitkę, jak one prezentują się w całej okazałości w nocy, jak pięknie wyglądają podświetlone. Dzięki, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejne filmy. Zachęcamy do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania naszych filmów. I mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Ja też mam taką nadzieję, że podzielicie się tym filmikiem z innymi, którzy będą chcieli się pośmiać wraz z dyniami. I jeszcze jedno, i jeśli obchodzicie Halloween, my w sumie nie obchodzimy, ale jest to fajne święto na kreatywne właśnie imprezy, dlatego życzymy wam udanych imprez halloweenowych. Jak najbardziej Halloween przewidujemy dla dzieci do 22, a po 22 dla rodziców z ponczem. Plus dodatki. I zniżkę za bieg. Witam was tuż po zmroku. Nasze dynie prezentują się tak, są podpalone i no, zdaje mi się, że wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Ten nietoperz trochę taki wyszedł za duży jak na tą dnie i taka dziurka się zrobiła. Zobaczcie, Daniela, jak fajnie wyszło. Jeszcze właśnie tutaj co źle wyciął. Wygląda, jak po prostu miał pociętą głowę. Naprawdę. Petarda. Więc to prezentuje się tak. Dzięki za uwagę i zapraszamy ponownie.